Szanowni Państwo, dzisiaj dyskutowaliśmy na Radzie do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich o funkcjonowaniu Krajowej Grupy Spożywczej, tego holdingu spożywczego, który od wielu lat był zapowiadany. Udało się go zrealizować, przynajmniej w sensie organizacyjnym, panu ministrowi Kowalczykowi i panu ministrowi Sasinowi. Jestem im za to wdzięczny, ponieważ plany utworzenia holdingu spożywczego złożonego ze spółek Skarbu Państwa, które współpracując ze sobą będą stabilizowały rynki rolne, takie plany były już znacznie wcześniej. Wspominał o nich kiedyś minister Jurgiel, również w 2018 roku, kiedy obejmowałem funkcję ministra rolnictwa, w przedłożonych przeze mnie planach do premiera Mateusza Morawieckiego utworzenie tej grupy spożywczej było również planowane. Cieszę się, że grupa spożywcza powstała. Mija niedługo rok od jej powstania, dlatego członkowie Rady chcieli bardziej szczegółowo poznać funkcjonowanie tej grupy, zarówno poznać to, jakie cele przyświecały powołaniu grupy przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, ale również co przez ten rok grupa dla stabilizacji rynków rolnych robiła i co może nawet jeszcze ważniejsze, wychodząc z tego stanu początkowego organizacji, jakie ma plany w tym roku, roku 2023, szczególnie, że okres wegetacji, okres w rolnictwie jest przewidywalny. Na przełomie maja i czerwca pojawią się owoce miękkie, w lipcu będą żniwa rzepakowe, w kolejnych miesiącach żniwa zbożowe, a wszędzie w tych obszarach jest oczekiwanie organizacji rolniczych, że grupa spożywcza będzie odgrywała jakąś aktywną rolę, funkcjonując na rynku przez swoje spółki i oddziaływując na stabilizowanie tego rynku. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia od roku, związana z wojną na Ukrainie, rozregulowaniem rynku zboża w Polsce, do tego dochodzi, na co dzisiaj zwracali uwagę członkowie Rady, zagrożenie rynku mięsa drobiowego, również przez napływ tego mięsa z Ukrainy. Te przykłady choćby pokazują, że funkcjonowanie państwowego podmiotu, silnego podmiotu, finansowo zdolnego do różnego rodzaju inwestycji jest jak najbardziej uzasadnione. Wysłuchaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych i przedstawicieli Krajowej Grupy Spożywczej, którzy starali się przedstawić funkcjonowanie swojej firmy. Pewną nieprzewidzianą sytuacją, by nie powiedzieć niezręcznością, jest to, że kiedy ustalałem temat na dzisiejsze posiedzenie, nie wiedziałem o tym, że w grupie spożywczej nastąpią zmiany personalne, które miały miejsce kilka dni temu. Został odwołany prezes zarządu. Traktuję to jako wotum nieufności wobec już byłego pana prezesa, który wydaje się nie udźwignął odpowiedzialności za tę bardzo ważną dla polskiego rolnictwa firmę. Trwa proces konkursowy, który za kilkanaście dni ma wyłonić zarówno nowego prezesa spółki, jak również członków zarządu. I może dopiero wtedy należałoby przeprowadzić analizę przynajmniej w zakresie
planów na przyszłość, które spółka chciałaby realizować. W dyskusji przedstawiciele organizacji rolniczych, w szczególności związków branżowych, również innych związków rolniczych, raczej krytycznie wypowiadali się o funkcjonowaniu grupy spożywczej, przedstawiając, jak wielkie nadzieje były związane z jej powstaniem, że w tych obszarach, które spółka wyznaczyła sobie do swojej aktywności, czyli rynek zbóż, rynek owoców, cukru, wyrobów cukierniczych, skrobi ziemniaczanej, by wymienić tylko te, które zostały wskazane, ale przecież oczekiwania również były takie, że poprzez analizę ekonomiczną kolejnych rynków rolnych również działalność spółki będzie rozszerzana. Zdaniem rolników te nadzieje w niewielkim stopniu się realizują. Przedstawiciele spółki mówili o problemach obiektywnych, o spadku cen na przykład na zboża na giełdzie Matif, na różnego rodzaju zewnętrznych czynnikach, które wpływają na rynek rolny w Polsce. Zapewne mają w tym dużo racji, ale my chcieliśmy i tego oczekujemy, żeby spółka przestała zajmować się tylko sobą i tłumaczyła, że nie jest w stanie wielu tych nadziei spełnić, tylko żeby rzeczywiście poprzez odpowiednie zarządzanie, inwestowanie w kolejne obszary stała się przydatna dla polskich rolników, a pośrednio również, na co chcę szczególnie zwrócić uwagę, dla polskich konsumentów, bo przecież stabilizowanie rynków rolnych, zapobieganie tym wahaniom, które się przekładają również na wielkie skoki cenowe, jest szkodliwe zarówno dla rolników, producentów rolnych, ale również jest szkodliwe dla konsumentów. Analizowaliśmy również taki wątek trochę oboczny, ale mimo wszystko bardzo wiążący się z oczekiwaniami wobec spółki Krajowej Grupy Spożywczej, jak w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku pojawiały się różnego rodzaju paniki na rynku. Trudno określić, czy one były przez kogoś generowane, czy były jakimiś zjawiskami, które wynikały z nieprzewidzianych jakichś działalności rynkowych, ale przecież obserwowaliśmy w pewnym momencie, pomimo tego, że obiektywnie żadnych powodów nie było, zabrakło cukru w sklepach, potem zabrakło masła w sklepach. Okazuje się, że panika dotyczyła również octu, zagrożenia pieczywa, ba, nawet jesienią ubiegłego roku, że ponoć w Polsce zabraknie soli do posypywania dróg, że paliwa nie będzie. Trudno powiedzieć, czy to są zjawiska, na którymi nikt nie panuje, czy też są celowo wytwarzane po to, by siać pewnego rodzaju niepokój, generować panikę wśród konsumentów. Często zresztą te niczym nieuzasadnione paniki są tłumaczone nieudolnością rządu, ewentualnie, na co prelegent zwrócił uwagę, próbą oskarżania rolników o to, że to rolnicy w sposób nadmiernie pazerny czy generujący wielkie dochody dla rolników te sytuacje rynkowe generują, co jest oczywiście nieprawdą. Ale sądzimy również, że Krajowa Grupa Spożywcza
Nawet w takim stanie organizacyjnym, jakim jest, a wymaga wsparcia, wymaga i doinwestowania, ale również ukierunkowania na nowe rynki rolne, ale nawet w takim stanie, w jakim jest, powtórzę to jeszcze raz, może również niektórym z tych zjawisk związanych z paniką przeciwdziałać. Jeżeli zajmuje się zbożem, dysponuje również młynami, jest ich za mało, trzeba ten wątek, ten obszar przetwórstwa zbóż rozwijać, może przeciwdziałać zagrożeniom czy panice związanej z mąką, z płatkami owsianymi, z kaszą itd., itd. Czyli również uspokajać sytuację w zakresie produkcji na przykład pieczywa. To samo dotyczy produktów owocowo-warzywnych. Przecież spółka również tym się ma zajmować. Więc w zakresie zaopatrzenia w artykuły rolno-spożywcze spółka może odgrywać też rolę taką stabilizującą, która nie tylko będzie działała na rzecz stabilności produkcji rolnej w gospodarstwach i dochodowości gospodarstw, ale również na rzecz stabilności zaopatrzenia rynku, czyli również działać na rzecz konsumentów. Słyszeliśmy, powtórzę to jeszcze raz, o różnego rodzaju problemach, które w tej spółce występują, między innymi problemach właśnie kadrowych, jakichś rotacjach. W tego typu spółkach ważna jest pewna stabilność również zatrudnionej kadry i jej fachowość. Mamy nadzieję, że prowadzony konkurs na wyłonienie tych najważniejszych osób w spółce będzie oparty właśnie o kryteria fachowości i kompetencji. W związku z tą sytuacją takiej tymczasowości obecnego, pełniącego obowiązki również Krajowej Grupy Spożywczej, pana prezesa Tomasza Regi, umówiliśmy się, że w terminie nieodległym, za 2, góra 3 miesiące, spotkamy się jeszcze raz, by bardziej precyzyjnie poznać działania, konkretne działania, których oczekują rolnicy, oczekują przedstawiciele organizacji rolniczych, działania, które spółka nie tylko będzie deklarowała, ale już podejmowała fizycznie w roku 2023. Widzimy pewne działania pozytywne, między innymi chęć rozbudowy możliwości przetwórczych zamojskich zakładów zbożowych. To jest ważny obszar, szczególnie, że to są tereny intensywnej produkcji pszenicy w Polsce, ale jest potrzeba również zwiększenia bazy magazynowej w różnych regionach Polski, dotyczącej bazy magazynowej zbóż, również uruchomienia przetwórstwa zbóż, zarówno konsumpcyjnego, jak również paszowego w innych regionach Polski. Jest potrzeba, na co również kilku uczestników dyskusji zwróciło uwagę, uruchomienia realnych możliwości eksportu zboża z Polski, eksportu, który mógłby być i kontrolowany, i inicjowany przez władze polskie. Potrzeby żywnościowe świata są znane, obszary głodu się rozszerzają. Przedstawiciele polskiego rządu, zarówno ministrowie, pan premier, pan prezydent, biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach, delegacjach, również do tych krajów, gdzie żywności trzeba i w najbliższych latach nic się nie zmieni, żywność będzie tam czymś wyjątkowo cennym. Chcielibyśmy, żeby Polska również mogła tym prośbom, tym oczekiwaniom z krajów, które nie mają odpowiedniej ilości żywności, odpowiedzieć, by mogła również do tych krajów eksportować. Byłoby to zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli mielibyśmy państwowe nabrzeże do załadunku statków. W tej chwili jest sytuacja dość kuriozalna, że obrót międzynarodowy zbóż z Polski, to dotyczy zarówno zbóż
które w nadmiernej ilości trafiły z Ukrainy, ale również i eksportu zboża wyprodukowanego w Polsce, odbywa się za pośrednictwem generalnie firm zagranicznych, które dzierżawią nabrzeża portowe. To jest sytuacja niezrozumiała, jednocześnie sytuacja dość patologiczna, a jednocześnie wiążąca bardzo mocno ręce polskiemu rządowi, bo może się okazać, i często tak jest, że firmy, które mają własne plany eksportowe, własną rytmikę i logistykę ładowania zboża na statki, nie są w stanie udostępnić swoich nabrzeży wtedy, kiedy byłaby taka potrzeba zgłaszana przez ministra rolnictwa, premiera czy też prezydenta w imieniu państwa polskiego. Dlatego wydaje się, że trzeba wrócić do koncepcji państwowego nabrzeża rolniczego do przeładunku nasion, zarówno zboża, jak i nasion innych gatunków zbóż. I sprawa nie może być przeciągana w nieskończoność. Były przygotowane wszelkie możliwe rozwiązania i plany dotyczące jednego z nabrzeży w porcie w Gdyni. To z jakichś powodów nie zostało zrealizowane. Słyszymy o zapowiedziach uruchomienia kiedyś, w jakiejś bliżej nieznanej przyszłości, portu zbożowego w Gdańsku. Chodzi o to, żeby podejmować pewne działania szybko, żeby te działania mogły pomóc polskiemu rolnictwu w najbliższych latach, a to, czego również oczekują rolnicy, żeby Krajowa Grupa Spożywcza wykazywała się aktywnością i podejmowała wyzwania również już w 2023 roku. Jesteśmy umówieni z władzami spółki, które niedługo zostaną uzupełnione, na kontynuowanie naszych rozmów w terminie nieodległym najbliższych kilku miesięcy. Dziękuję bardzo.